Dobry wieczór Państwu. 20 godzina i 22 minuty. 22.02.2022 roku. Czy te numery mogą robić wrażenie? Być może nie. Przekonamy się o tym. Dzisiaj właśnie o numerologii i o tej dacie. Czy ona razem z godziną może być wyjątkowa? Jarosław Bądza, numerolog, z nami. Dobry wieczór, Panie Jarku. Dobry wieczór. Rzeczywiście to może być coś takiego a la słynna milenijna pluskwa, o której mówiliśmy, i ten magiczny koniec 1999 i przejście na 01012000. Nie, ja myślę, że jakichś milenijnych tutaj przełomów z tej okazji mieć nie będziemy. Natomiast kwestia wiary, tak? Czy przykładamy wiarę do liczb, do wibracji cyfrowych, które nas otaczają jednak w codziennym życiu, to ja bym tego nie nazywał wiarą, tylko kwestią jednak wiedzy. Tak, jeżeli w jakiś sposób nie przywiązujemy do tego jakiejś większej wagi, to wynika to zazwyczaj tylko i wyłącznie z tego, że niewiele na ten temat wiemy. A to ja panu wejdę w słowo, panie Jarosławie, teraz dlatego, że też pytałem o to dzisiaj mieszkańców Opola właśnie. To chciałem, żeby pan też wraz z nami posłuchał, co sami mieszkańcy mówią o liczbach, o tej dacie. Powiem szczerze, że byłem zaskoczony paroma odpowiedziami, zwłaszcza, że... No ale proszę, posłuchajcie Państwo sami. Przywiązuje Pani wagę do numeru, bo dzisiaj mamy 22.02.2022. Może nawet o tym nie pamiętamy. No... Nie wiedziałam. Czy przywiązuje? Nie bardzo. Mhm. Natomiast mój mąż 13 w piątek nie wychodzi z domu. Tak. Czyli specjalnie... Serio nie, ale dla zabawy czemu nie? Ale jednak mąż przestrzega rytuałów? No też niby trochę dla zabawy, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy mu to tkwi. Masz szczęśliwe bądź nieszczęśliwe dla siebie liczby? O, oczywiście. Szczęśliwa liczba to dla mnie 23. Czy w ogóle numerologia gdzieś tam w głowie ci siedzi, że coś takiego, że ona nie, jest? Nie, raczej nie. Raczej nie. Pod tym względem nie. Mhm. Mówię dlatego, że dzisiaj jest 20.02.2022 i 20.22 nas jeszcze czeka. O, czyli palindrom taki. Tak. Od tyłu i od przodu tak samo. Super. Ale niespecjalnie się przejmuję. Nie, raczej nie. Nie jestem przesądna, także... Czyli nie ma czarnych kotów? Nie, ani trzynastka, nic kompletnie. Czy wierzysz w szczęśliwe liczby, w szczęśliwe numery i w numerologię? Myślę, że tak. Czemu by nie? Szukajmy wiary w czymkolwiek, co się da. Wiesz, dlaczego pytam? Bo dzisiaj jest 22.02.2022 i będzie godzina 20.22. W takie rzeczy gdzieś się w głowie jawią, jarzą? Na pewno na social mediach widziałam tego dużo i myślę, że z całą siłą przyciągania i że wszyscy po prostu myślimy, jak wszyscy myślimy, że faktycznie wierzymy w tą numerologię i to, że faktycznie, nie wiem, że jest to jakiś dzień, w którym możemy sobie wyleczyć traumy czy coś tam, no to jak ktoś wierzy, to dobrze, jak nie, to pewnie nic mu to nie robi, żadnej różnicy i tak. A masz jakąś szczęśliwą swoją liczbę bądź nieszczęśliwą? Nie wiem. Mogłaby być to jedynka tak naprawdę. Ja lubię być pierwsza. Dzień dobry. Możemy tylko zapytać, czy ma pan szczęśliwe bądź nieszczęśliwe liczby? Czy w ogóle wierzy pan? Mam szczęśliwe. 7 urodziłem się, więc 7 to jest moja szczęśliwa liczba. I to się zgadza w życiu? Myślę, że tak. Tak. A szczególnie w niedzielę, jak się ktoś urodził, to jest zupełnie szczęśliwy. A czy pan jest 7 i niedzielny? Tak, 7 i niedzielny, więc 2 szczęścia w jednym, także trafiła mi się lokata super. Aha. Pytam dlatego, bo dzisiaj jest 20.02.2022 i będzie 20.22 jeszcze. O Jezus, a to zbitka totalna. Mhm. No to nie wiem, jak ktoś dzisiaj się urodził albo urodzi, no to będzie miał farta chyba takiego w życiu, że głowa boli. No i cóż, nie jest pan troszkę chociaż zaskoczony, że ja mam wrażenie, że w większości jednak nie przywiązujemy takiego znaczenia do liczb, chociaż jak pan zauważył, dopiero kiedy nagle zadawałem pytanie, ale dzisiaj jest 22.02.2022, nagle to pojawiało się to takie słynne, a rzeczywiście, no nie wiedziałem. I wtedy dopiero się coś uruchamia. Nie jestem zaskoczony dlatego, że poziom wiedzy na temat numerologii jest znikomy. Tak? System edukacji nie przewiduje tego typu przedmiotów i w związku z tym wychodzimy ze szkół zupełnie pozbawieni tak istotnym, myślę, z punktu widzenia naszego takiego rozwoju duchowego, z punktu rozwoju naszej świadomości wiedzy. Tak? Pozbawieni zupełnie. Nikt nie wie przecież, że Pitagoras, no, który pojawia się jednak w naszym systemie edukacji, był tym, który właśnie numerologię na grunt europejski sprowadził. Oprócz tego, że był filozofem, matematykiem, był też
znawcą numerologii, którą sam przywiódł do Europy z Egiptu i z Indii. No właśnie, bo co ciekawe, każda z kultur tych, nawet byśmy powiedzieli mitologicznych, antycznych, Ameryki i Środkowej, Ameryki Południowej i Azji bardzo często sięga, prawda, po magię liczb, po numerologię. Tak. No właśnie, słowo magia pojawia się wtedy, kiedy rozmawiamy o numerologii, o astrologii, o tego typu dziedzinach. Jeżeli uznamy, że nasza myśl jest twórcza, że my mamy wpływ na rzeczywistość, że to, jak wstajemy rano i jak witamy dzień, w jakim nastroju, jakie są nasze pierwsze myśli, jakie są nasze pierwsze skojarzenia, w jaki wprowadzają nas nastrój, jeżeli to nazywamy magią na przykład, no to owszem, to też możemy nazwać magią, ale dla mnie to jest absolutnie bardzo kompletny system wiedzy, w którym nie ma żadnych domysłów, żadnych jakichś, nie wiem, intuicyjnych gdzieś tam zdolności i tak dalej. Tu po prostu mamy bardzo precyzyjną, usystematyzowaną wiedzę, która nam pokazuje, w jaki sposób te częstotliwości właśnie, czy dwójki, czy pozostałe wibracje, w jaki sposób na nas wpływają. Czy to z daty urodzenia, czy to z naszych imion, dlatego że każda litera w numerologii, mamy taki alfabet specjalny, gdzie do każdej litery jest przyporządkowana odpowiednia wibracja liczbowa, tak, cyfra. I możemy odkodować dzięki temu pewne istotne informacje na temat osobowości człowieka z tego, jakie posiada imiona, jakie przyjął nazwisko, no i oczywiście w jakim dniu, miesiącu i roku przyszedł na świat. Otóż osoby, które przyszły na świat 22 lutego, tak, no, pojawia mi się taka moja przyjaciółka Ester, która właśnie dzisiaj obchodzi swoje urodziny, więc wszystkiego najlepszego wszystkim tym, którzy dzisiaj świętują. To jest osoba... A dzisiaj ci, co się urodzili? Przepraszam, że przerwałem. Osoba, która emanuje wręcz, tak, niesamowitą łagodnością, niesamowitą pokorą, skromnością, taktem. I faktycznie osoby, które w takich wibracjach właśnie tych dwójkowych przychodzą na świat z natury, tak? To nie jest wyuczone, to nie jest kwestia wychowania, to nie jest kwestia jakichś okoliczności życiowych i tak dalej, chociaż pewnie w jakimś stopniu wszystko ma wpływ, ale jeżeli patrzymy przez pryzmat właśnie liczb, to przecież ja, robiąc analizy ludziom, których no, nie znam, nigdy z nimi nie rozmawiałem, bardzo często ich nigdy nie widziałem, przygotowuję kilkudziesięciostronicowe analizy, które opisują osobowość, charakter człowieka, jego życie, doświadczenia, rodzaj tych doświadczeń, rodzaj pewnych problemów, które występują, no i nie byłbym w stanie zgadnąć, tak, tego typu informacji w jakiś sposób, je sobie gdzieś tam wymyślać. To jest, dlatego podkreślam, to jest bardzo konkretna wiedza. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy liczby, które nas otaczają, mają jakikolwiek wpływ na nasze życie i na nasz charakter, to zapraszam do jakichś lektur, do jakichś książek, tak, na ten temat. Jest ich mnóstwo na rynku. Przypomnę, że numerologia w Polsce to jest kwestia 20-25 lat. No właśnie, o to chciałem pana zapytać, jak się to zmieniało właśnie na przestrzeni wieku, patrząc w kontekście teraz naszego XXI wieku, kiedy jedynka ta z przodu właśnie została zastąpiona tą dwójką, która też wymusza to, co pan powiedział, w dużej mierze te dwójkowe systemy, które dużo częściej przez tę pierwszą dwójkę się pojawiają. Czy zmieniła się rzeczywiście w tej nauce, o której pan mówi, w takie jej pojmowanie i rozumowanie? No tak, tak, bo sama numerologia sięga tysięcy lat, tak, przed naszą erą, więc to już praktycznie cywilizacje sumeryjskie, babilońskie korzystały z tej wiedzy, odkrywały ją i pogłębiały. Natomiast wiedza ta była w pewien sposób ukrywana. Dostęp do tej wiedzy mieli nieliczni ludzie na świecie, tak? Była zepchnięta troszeczkę na margines uniwersytetów, przecież wiemy, że astrologia była kiedyś przedmiotem wykładowym na Uniwersytecie Jagiellońskim, później została usunięta wraz z nią numerologia, dlatego że to tworzy jedną całość. Astrologia i numerologia są jakby bliźniacze, uzupełniają się w pewnym sensie. Więc na przestrzeni wieków oczywiście to się wszystko bardzo zmieniało. Tak, Pitagoras też zakładał tajne stowarzyszenia, to też nie były jawne. Wybierał spośród swoich kursantów uczniów najbardziej zdolnych i wprowadzał ich właśnie w tajniki wiedzy numerologicznej. Dziś do tej wiedzy na szczęście mamy już naprawdę szeroki dostęp. Każdy jest w stanie dzisiaj sobie wygooglować jakieś informacje na ten temat, kupić sobie parę książek, poczytać i naprawdę można, są organizowane szkolenia, można
można tą wiedzę zgłębiać. Także ona i jakby dostęp do tej wiedzy się bardzo w tej chwili zmienił. Dzisiaj jest to wiedza bardzo osiągalna dla każdego. Aczkolwiek w dalszym ciągu, tak, ja widzę ogromną różnicę i ogromny postęp na przestrzeni ostatnich tych 20-25 lat w świadomości, tak, społecznej na ten temat, natomiast ciągle jeszcze oczywiście nie jest to tak powszechna wiedza, tak dostępna, tak zrozumiała, tak jasna dla wszystkich, żeby większość ludzi mogła sobie z tego już korzystać. Tak? No to właśnie chciałem pana zapytać o taką jedną rzecz. Mam wrażenie, kiedy nawet czasem nocą włączę telewizję, że czy to jest nasza taka kwestia naszej nacji, czy kultury naszej, że wierzymy kartom bardziej. Myślę o popularnych tarotach stawiania kart. Natomiast liczby gdzieś, a przecież liczby w kartach też są istotne i ważne, ale czy to jest jakaś taka nasza kulturowa przypadłość, że bardziej właśnie ufamy tym kartom i co z nich wywróżymy, niż twardym liczbom, o których pan mówi? Czy wróżbici bardzo często posługują się numerologią, tak? Jakby wykorzystują tą wiedzę w trakcie tych konsultacji, tak? Natomiast czy to ta wiara właśnie we wróżby, tak? Czy jest bardziej w naszej mentalności zakorzeniona może, tak? Może była w pewien sposób bardziej gdzieś jednak osiągalna. No są te przecież przekazy tych naszych babek różnych tam gdzieś z przeszłości, z naszych rodów, które zajmowały się ziołolecznictwem, właśnie jakimiś formami, bo to karty to jest tylko jedna z wielu formami wróżenia, przepowiadały, wyczuwały pewne rzeczy. Kiedyś ludzie żyli bardziej jakby bliżej natury. I mieli pewnego rodzaju uziemienie, mieli jakby kontakt z matką naturą, mieli kontakt z tym światem, przez to z tym światem astralnym, z tym światem bardziej duchowym, tak? Nawet element, nie wiem, śmierci, element jakichś takich ostatecznych zagadnień. Mam wrażenie, że były wtedy człowiekowi bliższe. Dzisiejszy współczesny człowiek zepchnął to zupełnie gdzieś na margines swojego życia. Nie chce na to zupełnie patrzeć, nie chce tego widzieć. A przecież to jest element naszego życia, tak? Więc wymiar duchowy i wymiar mistyczny zawsze towarzyszył człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy istotami duchowymi. My jesteśmy w ciele, my przebywamy na planie fizycznym, ale my wiemy, że no, nie jesteśmy z tego świata. Dlatego chociażby Chrystus mówił, bądźcie w tym świecie, ale jakby nie z tego świata. Proszę pana, jak się pan dzisiaj obudził i zobaczył to 22.02.2022, co pan sobie pomyślał? Czy rzeczywiście pan też zrobił badania, analizy, co się może wydarzyć właśnie w taki dzień, na co te liczby wskazują? Czy nie ma sensu robić takiego? Znaczy, na pewno był to dobry dzień do tego, żeby skonfrontować się na przykład ze swoimi relacjami osobistymi, tak? O charakterze uczuciowym. Żeby dać trochę uwagi swojej partnerce, partnerowi, zwrócić uwagę na pewnego rodzaju oczekiwania, które płyną ze strony swoich najbliższych, czyli jest to tak życzliwa wibracja, tak ciepła, tak uczuciowa, dwójka we dwoje, tak? Zawsze jedynki same sobie radzą. Dwójki lubią we dwoje, jeśli ktoś nas przepuszcza w drzwiach, jeżeli ktoś nam się kłania, jeżeli ktoś nas pozdrawia, zazwyczaj to są osoby, które w swojej przestrzeni tej energetycznej posiadają dużą ilość dwójek. Natomiast czy warto wstawać rano i zaczynać dzień od właśnie... Myślę, że nie popadajmy w jakieś też skrajności, tak? Że jakby życie się toczy. Fajnie jest o tym wiedzieć, fajnie jest z tej wiedzy korzystać, wspierać się, ale też nie jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie tak radykalnie do tego podchodzić, tak? Że potem człowiek jest uzależniony od tego, jaka jest wibracja dnia, taki będę miał dzień i od razu się nastraja do pozytywnie albo negatywnie. Każdy dzień może być dobry, każdy dzień jest czystą kartą i po prostu każdego dnia my ją sobie zapisujemy własnymi słowami. To jest magia życia. Dziękuję serdecznie za to wieczorne spotkanie. Jarosław Bądza, numerolog, dzisiaj opowiadał państwu o tej dacie, tak jak mówiliśmy, 22
02, bo tak zwykle napiszemy, kropka 2022. Pewnie zostanie przez nas zapamiętane, ale myślę, że o tym, o czym mówił pan Jarosław, warto będzie sobie od czasu do czasu przypomnieć i pomyśleć o tym, czy rzeczywiście te liczby mają dla nas znaczenie mniejsze, większe. Mam przecież ulubione, czasem ukochane, a czasem te, których bardzo, bardzo nie lubimy. Ale tak jak pan powiedział, wstańmy następnego dnia i pomyślmy o tym, że to kolejny po prostu dzień naszego życia, prawda? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.